Finałowe rozgrywki wakacji z koszykówką corocznej akcji organizowanej przez Urząd Miasta Kielce odbyły się na Placu Artystów. Rywalizowali najlepsi spośród zgłoszonych drużyn. Dla wszystkich miłośników tej dyscypliny turniej Streetball Kielce Cup był nie tylko znakomitą okazją do wspólnej zabawy, ale również do aktywnego spędzenia czasu. W tym roku zgłosiło się powyżej 15 drużyn. Turnieje eliminacyjne odbywały się na Orliku przy ulicy Toporowskiego w trzech kategoriach wiekowych. 2005 i młodsi, rocznik 1999 i młodsi i 2003 i młodsi. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Po pełnym emocji finale czas na podanie punktacji. Trzecie miejsca zajęły zespoły Warzywniak Kolibra w roczniku 99 oraz Smok 3 w roczniku 2005. Drugą lokatę wywalczyły White Nigas w grupie starszej oraz Smok 1 w młodszej. Zwycięzcy Streetball Kielce Cup 2016 to Black Bears i Scyzory Kielce. Trenujemy w klubie MKK Kielce około 5-6 lat. Trenujemy w klubie MKK Kielce na Politechnice Świętokrzyskiej albo na hali przy Żytniej. Chcieliśmy podziękować naszym trenerom, panu Przemkowi Sztorcowi, panu Stanisławowi Dudzikowi i pani Agnieszce Merwart. Czym jest dla was koszykówka? Dla mnie miłością i jedynym zainteresowaniem w życiu. I ogólnie mam 193 cm wzrostu, NBA może mnie szukać już. W konkursie rzutów osobistych najlepsi byli Igor Sadowski oraz Kacper Banach. Streetball Kielce Cup zorganizowano w Kielcach po raz czwarty. Cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie i dwa równorzędne kluby bardzo dobrze szkolą młodych adeptów koszykówki, tylko trzymamy za nich kciuki, żeby się tak rozwijali nam, jak będą już większymi koszykarzami. W finale turnieju gościnnie wystąpiły sportowe gwiazdy, pięściarka Sandra Drabik oraz kolarz szosowy Mariusz Witecki.